to nie ryzykuję, nie piję szampana, pomyślał Kacper Kowalewski, jak dostał propozycję walki. Dokładnie. To była mega spontaniczna decyzja. Wczoraj w ogóle podjęta. Gdzieś o 23 dostałem telefon, gdzie byłem w pracy na nocce. Trener do mnie zadzwonił, spytał się, czy nie jestem chętny. Po krótkiej rozmowie jesteśmy tutaj. No to trzeba sobie powiedzieć, że ty nie mieszkasz. Słyszałem się trącę. To się musiałeś brać urlop, czy jednak? Nie, ja akurat miałem elastyczny grafik, że po prostu zadzwoniłem do swojego po prostu przełożonego, powiedziałem, że wyszła taka, a nie inna sytuacja. Bardzo fajna opcja dla mnie i powiedział, że jak najbardziej. Więc. Czyli jutro nie mam na robocie jednej, jestem na drugiej. Możesz mnie oglądać na kanale TVN Turbo na YouTubie. Kacper, no, trzeba to sobie też powiedzieć głośno. Ty nie mieszkasz pod Lublinem, tylko ty mieszkasz na drugim końcu Polski tak naprawdę, więc nad morzem. To jest szalone to, co ty robisz, zwłaszcza, że to dla ciebie będzie też sportowy debiut. Nie można było sobie wybrać łatwiejszej drogi? Wiesz co, ja nie biorę dróg na skróty, więc ja lubię wyzwania. Nigdy nie odmawiałem żadnych walk, więc teraz było tak samo. Twój rywal potrafi się zachować w stójce, potrafi w zapasy, umie w grappling. Nie mogłeś się do niego przygotować. Oglądałeś jakieś walki po drodze? Ktoś cię wiózł? Wiesz co, oglądałem w sumie tylko jedną walkę. Bardziej tym się zajął mój trener Kacper Karski. To jest mój head coach i on to po prostu zrobił za mnie, ale gdzieś tam dojedziemy do hotelu na spokojnie, gdzieś tam ja sam sobie obejrzę też walki Ahmeda. No i co, no myślimy, że damy dobrą walkę. Ja też jestem wszechstronnym zawodnikiem, więc nie zajmuję się tylko jedną płaszczyzną, więc zobaczymy. Pamiętam walkę twojego trenera z Piotrkiem Strusem i niespodziankę, którą zrobił. Rozumiem, tak, że ty też szykujesz się do dużej niespodzianki. Tak, idę w ślady tutaj trenera i też myślę, że zrobię mocną niespodziankę. A jak podoba ci się sama organizacja i to, jak wszystko właśnie tutaj przebiega? Czy widzisz w tej organizacji profesjonalizm, mimo też tego, że tak naprawdę to jest młoda promocja? Tak, organizacja bardzo mocno się rozwija z tego, gdzie obserwowałem od gali właśnie, gdzie bił się Kacper. Mhm. Mega mi się spodobało, gdzieś tam o to mega od zaplecza. I teraz jest możliwość, żeby tutaj też się pokazać z dobrej strony, żeby każdy się dowiedział, kim jest tak naprawdę Kacper Kowalewski. A powiedz tak szczerze, ty wziąłeś tę walkę będąc w jakichś przygotowaniach do na przykład innego starcia, miałeś już w głowie jakąś, nie wiem, jakiś debiut zawodowy, czy to było tak, że dobra, jestem w jakimś tam treningu, dobra, biorę to? Wiesz co, to było tak, że miałem walczyć gdzieś początek, koniec listopada i byłem w jakimś tam treningu dość mocnym i wyszła ta spontaniczna decyzja i tyle. Okay. Jest coś, czego się obawiasz przed wejściem do tej klatki? Wiesz co, nie mam za bardzo czym. To tak naprawdę to idę się dobrze bawić, więc zobaczymy, co będzie. A kondycyjnie? No bo jednak wzięcie walki na ostatnią chwilę to jest też taki moment, kiedy myślisz sobie, dobra, muszę go skończyć jak najszybciej w pierwszej rundzie, bo czy mi wystarczy gazu? Jak to jest u ciebie? Wiesz co, ja myślę, że mam na tyle paliwa, żeby przebić się całe 15 minut. Gdzieś tam na springach wystarczało tego tlenu robić 10 rund. I teraz myślę, że będzie tak samo. No wiadomo, do tego dochodzi zawsze jakiś ten stres, ta adrenalina i gdzieś tam ta stamina po pierwszym ciosie spada. To nie jest tak jak, nie jest jak na sparingu, ale myślę, że będzie dobrze. Zapytam, jak długo rozważałeś w ogóle opcję wzięcia tej walki? Czy to było od razu w mniej oka w ciągu minuty, czy powiedzmy tam 10 minut i odzwoniłeś, że w tą walkę jednak bierzesz? Nie, wiesz co, to było jakoś tak w przeciągu 20 minut. Potrzebowałem się troszeczkę zastanowić, przemyśleć A z B. Było gdzieś tam 50 na 50, nie? Gdzieś tam 50% było, a kurde, bierz to jest dobra okazja dla ciebie. Mocna organizacja, mocny rywal. Z drugiej strony, a może jeszcze, kurde, za wcześnie na ten debiut, bo to jeszcze nie w swojej kategorii wagowej. Przypominam, że to jest w catchweightie do 74 kilo. Ja gdzieś tam zawodowo planowałem z moim całym sztabem, z menadżerem się bić z powrotem do 61 kilogramów. Jasne. I dopytam jeszcze odnośnie narożnika, tak? No bo tu powiedzmy, że jednak ta w nim oka musiałeś podjąć tę decyzję. Czy udało ci się skomplikować narożnik i kto w nim będzie? Zapewne Kacper, tak? Tak. Kacper będzie obowiązkowo i jest ze mną jeszcze mój bardzo dobry przyjaciel Patryk Telasiński i zawsze jest ze mną od jeszcze startów amatorskich i teraz nie mogło być tak samo. Jasne. W której płaszczyźnie się czujesz mocniejszy? Czy to jest stójka, czy jednak powiedzmy lepiej się czujesz w parterze? Wiesz co, staram się być takim wszechstronnym zawodnikiem, nie skupiać się tylko na jednej płaszczyźnie. To jestem
MMA i gdzieś tam zawsze trzeba być niebezpiecznym, trochę w parterze, trochę w zapasach, trochę w stójce. Myślę, że mam obie te trzy płaszczyzny dobrze wyszkolone i damy naprawdę dobrą walkę. Jasne, to na sam koniec zapytam, o której skończyłeś tę zmianę dzisiaj? O 6 rano. To spałeś coś w ogóle, czy...? Troszeczkę w samochodzie trochę pospałem. Teraz skończyć obowiązki medialne i szybko do hotelu naładować baterię i wysłać się przed jutrem. To bądźmy empatyczni w takim razie. Dziękujemy za rozmowę i spać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.